Piłkarskie grupy młodzieżowe zainaugurowały rozgrywki. Od zwycięstwa sezon rozpoczęli trampkarze młodsi szkółki sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Biłgoraj. Zespół w pierwszej kolejce okazał się lepszy w meczu wyjazdowym od Awi Świdnik. Biłgorajanie wygrali 3-2, a strzelcami goli dla zespołu prowadzonego przez trenera Łukasza Mazurka byli Tomasz Zwolak i dwukrotnie Paweł Wolanin. Druga kolejka nie była już tak udana. Trampkarze przegrali u siebie z UKS Widok SP51 Lublin 0-1. Juniorzy starsi Łady 1940 Biłgoraj również zainaugurowali rozgrywki. Niestety pierwszy mecz i pierwsza porażka. Drużyna występująca w Lidze Wojewódzkiej uległa na własnym boisku Lubliniance Lublin 1-3. W niedzielę 26 sierpnia nad biłgorajskim Zalewem Bojary odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Właśnie OSIR jest głównym organizatorem imprezy razem z kołem Polskiego Związku Wędkarskiego Biłgoraj oraz Urzędem Miasta. Zawody wędkarskie rozpoczną się o godzinie 7 zbiórką zawodników i losowaniem stanowisk, a o godzinie 8 rozpoczęcie imprezy. Około godziny 12 organizatorzy przewidzieli ważenie ryb, wręczenie pucharów i nagród, a po nich wspólny posiłek i zakończenie zawodów. Organizatorzy informują, że spławikowe zawody wędkarskie zostaną rozegrane jako jednoturowe w dwóch kategoriach wiekowych – seniorskiej i juniorskiej. W zawodach mogą wziąć udział wędkarze z miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, w tym nagroda specjalna przewidziana dla uczestnika, który złowi najdłuższą rybę. Główny organizator, czyli Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości Iskra oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Urząd Miasta Biłgoraj zapraszają na 19. edycję pikniku Trzeźwo Zdrowo na Sportowo, który odbędzie się 26 sierpnia nad Zalewem Bojary. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do udziału, dlatego że jest to promocja zdrowego stylu życia z zaakcentowaniem właśnie trzeźwości. Będą tam na pewno atrakcje zarówno dla dzieci, dla rodziców, dla osób starszych. A te atrakcje to od godziny 14 zabawy i konkursy dla dzieci, o 14.30 spacer trzeźwego farmera, o 15 mini maraton pływacki, a o 15.30 wyścigi kajakowe. O godzinie 16 organizatorzy zapraszają na pierwsze Mistrzostwa Biłgoraja w poszukiwaniu skarbów, tak zwane sitobranie. Na godzinę 16.30 zaplanowano 19 już bieg abstynenta. W trakcie imprezy również liczne atrakcje dla dzieci, przejażdżki na motorówce, pokazy ratownictwa wodnego, a także pokazy modeli pływających. Do rozdania i rozlosowania przygotowano 150 koszulek, a główną nagrodą rzeczową, którą będzie można wygrać podczas pikniku, jest rower. Pozostali uczestnicy różnych zawodów otrzymają pamiątkowe puchary i medale. Organizatorzy przypominają również, jaki jest cel i jaki charakter ma impreza, dlaczego organizowana jest właśnie w sierpniu. Sierpień jest takim symbolicznym miesiącem, ponieważ zachęcamy wszystkich do podtrzymania abstynencji i też przekazujemy jakby taki wzorzec osobom młodszym, że można miło spędzić czas aktywnie, bez alkoholu. Przypominamy piknik Trzeźwo Zdrowo na Sportowo o godzinie 14, początek 26 sierpnia nad Zalewem Bojary.